czyli tym razem okaże się najlepszy. Świetna prędkość na progu powyżej 104. Oj, będzie daleki lot, daleki, daleki. 235 przekroczone bez wątpienia. Pięknie, pięknie, rzeczywiście. No ale Rioju wygrał przecież małą kryształową kulę w sezonie 2018-2019. Jest rekordzistą tego obiektu. No i teraz jak na rekordzistę przystało, skacze najdalej. 235,5 metra. 235,5 to jest raz, dwa. On jako jeden z niewielu będzie miał dodane punkty za wiatr. 3,1 rekompensaty dla Japończyka. I jedną 20-punktową notę. I jedna 20 plus 4 razy 19,5. Także w każdym elemencie Japończyk góruje. Będzie 225 punktów nota. Coś koło tego chyba się tak, wydaje. Chyba tak. Niesamowity skok. Naprawdę fenomenalny występ Japończyk.